Projekt ogrodu Natalii i Piotra przyjęty z entuzjazmem, a to oznacza, że można wybierać pierwsze materiały. Cześć Wojciech! Cześć dziewczyny. Cześć. Potrzebujemy materiałów, bo chcemy zwiększyć ilość miejsc parkingowych. I chciałybyśmy właśnie coś ażurowego i to wygląda fajnie. Okej, mogę wam zaproponować naszą nowość. Płyta Ecotech. Dynamiczny design, linearna forma oraz przestrzenie pozwalające na wegetację trawnika lub wysypanie kamieniem. A powiedz mi, jakie są dostępne kolory, bo widzimy tu jasny szary, tak, ten ciemniejszy. Czy to wszystko, czy jeszcze coś jest? Mamy jeszcze kolor latte dla cieplejszych aranżacji. Taki beżowy? Dokładnie. Okej. Okay. Jeszcze wybierzemy kostkę na nawierzchnię pieszą, bo chcemy ścieżkę też zrobić. Tak, ale nie chcemy, żeby ta ścieżka była taka normalna. Taka, chcemy, żeby była ładna. Ale my mamy już swoją ulubioną kostkę. Czy tylko my tak często bierzemy wasze kosteczki Metric, czy wszyscy je tak lubią? Zdecydowanie jest to dość popularna kostka. Nie, bo ona jest fantastyczna, bo można ją ułożyć na wiele sposobów. Tak. Ale to dzięki temu, że jest każda kostka ma ten sam wymiar. Zgadza się. Kostka ma wymiar 28 na 7 cm, czyli nawiązuje do takiej klepki parkietowej. Możemy ją układać w formie jodełki, jodełki obróconej o 90 stopni lub podłużnie linearnie jak standardową kostkę. Wiele możliwości, bardzo prosta forma, jeden element, także... Możemy szaleć. Tak. Super. Zdecydowanie. Ale nie powiedzieliśmy o tym, że fajne jest to, że ona występuje w dwóch grubościach i dzięki temu możemy ją stosować również na podjazdy. Tak, zgadza się. Od tego sezonu mamy również kostkę Metric o grubości 8 cm, którą z powodzeniem możemy stosować na podjazdach dla ruchu do 3,5 tonki. A, czyli to jest nowość, jodełka na podjeździe. My tego jeszcze nie robiłyśmy, ale wydaje mi się, że na pewno zrobimy. No to potrzebujemy około 30 metrów kwadratowych tego materiału plus Ecotech. Tak. Okej, okay, zapraszam do biura. Materiał na podjazd wybrany, więc przenosimy się na budowę. Na miejscu działa koparka, która wyrównuje teren. Dotarł też transport z kostką i płytami ceramicznymi, które ekipa od razu układa na tarasie i w miejscu, gdzie pojawi się strefa jadalniana. Powstaje też konstrukcja pod zadaszenie. Przy natłoku pracy dziewczyny proszą o wsparcie swoją prawą rękę, Agatę. Cześć chłopaki, Dima. Cześć, Agata. Widzę, że już kończycie. Tak, już widać koniec. No to fajnie. Ostatnie płyty i tarasy będą skończone. Tak, dzisiaj skończymy to wszystko. Super. Tutaj już stawiają konstrukcję pod zadaszenie, pod którym stanie stół jadalniany i kuchnia zewnętrzna. Tutaj natomiast będziemy mieć wygodne sofy, a pomiędzy tymi tarasami będzie drewniana ścieżka, która połączy nam tutaj żwirowy placyk. Dalej będzie biegła prosto i skręcała pod prysznic i jacuzzi, na którym jeszcze inwestorzy się zastanawiają. Zobaczymy, czy ostatecznie znajdzie się w projekcie. Naszym największym problemem i wyzwaniem jest ta wielka ściana. Obsadzimy ją bluszczem i winobluszczem, posadzimy kolumnowe graby, a dołem damy kwitnące hortensje. Będzie naprawdę pięknie i zielono. Wiem, że na razie to jeszcze nie wygląda, ale będzie naprawdę niesamowicie. Dima, jakie kolejne etapy? Zamknięte tarasy i musimy później związać to wszystko deskami, wpuścić nawodnianie i zasilanie. Dobra, no to ja już wam tutaj nie przeszkadzam. Życzę wam miłej pracy w tych gorących dzień. Dziękuję. Na razie, cześć. Cześć. Przyszedł czas na wizytę w ogrodzie u Natalii i u Piotra. Pierwsze, co się wrzuca w oczy, to kostka ażurowa na podjazd. Jezu, ole, ja mam wrażenie, że w ogóle ten sezon ażurową kostką stoi. Ale mnie niepokoi to, że ta kostka ciągle tu stoi. A właśnie. Bo to nie jest kłamstwo. My mamy finał za tydzień i dwa dni. Równo tydzień. Tak, ona powinna być tam. Absolutnie nie tu. Ale ja nie wiem, czemu ty się cieszysz i ja też w sumie, bo my powinnyśmy być zestresowane. No ale chodźmy, zobaczymy. Płyty już są. Tak, w kolorze tych płyt mamy również zadaszenie. Ale co jest ważne, dlaczego odsunęłyśmy zadaszenie od ściany? Dlatego, że ta ściana jest pod kątem. Jakbyśmy przykleiły ją do ściany, to widać byłoby te nierówności. Ale jak obsadzimy to roślinami, to ten skos wytracimy troszeczkę. No i tutaj będzie wydłużony taras, na którym staną leżaki. My teraz zostawiamy Rafała. Za 3 dni, Rafał, przyjeżdżamy i razem sprawdzimy, postępy. Co tutaj się wydarzy. Zapraszam. Nie ukrywam, że w wyścigu z czasem każda forma motywacji mile widziana. Efekty są od razu. Ażurowa kostka pojawia się w końcu tam, gdzie jej miejsce, czyli na podjeździe. A od samego rana Iza buszuje już po ogrodzie. Przez ostatnie 2 dni, jak nie było nas na budowie, wydarzyło się naprawdę wiele. Płyty, których brakowało, tego kawałka na leżaki, też już te płyty są położone. I
Chciałabym przede wszystkim wam pokazać na początku materiał, którym będziemy układać chodnik. Są to takie bardzo proste kosteczki Metrik, które my z Olą bardzo lubimy, ponieważ występują w trzech kolorach, więc możemy kolorem dostosować do każdego typu ogrodu i możemy układać przez to, że mają taki właśnie prosty kształt. Możemy układać je w wiodełkę, możemy układać je w cegiełkę. Tutaj akurat będzie ułożona w cegiełkę, ponieważ dostosowujemy się do istniejącej kostki, która jest przed domem. No i tutaj już mamy część podjazdu ułożoną. I my sobie z Olą nie wyobrażamy wyłożyć taką zwykłą właśnie litą kostką, ponieważ no wtedy byśmy wszystko wybetonowały. Dlatego postawiłyśmy na płyty ekologiczne właśnie z linii Retencja Plus, czyli zobaczcie, one są ażurowe. Przestrzenie są puste, czyli woda opadowa, wszystko co będzie nam tutaj spadać, będzie wsiąkało w ziemię, co dla nas jest bardzo, bardzo istotne. Ta kostka nadaje się tak jak tamta kosteczka do ruchu samochodów, ale lekkich, do 3,5 tony, ale tutaj większe raczej stawać nie będą, więc idealnie. Przestrzenie te pomiędzy możemy wypełnić grysem, ale możemy też wypełnić trawą. Zostawiam chłopaków, niech oni układają, bo ja jadę do Olci wybrać rośliny i jutro będziemy przyjeżdżać z roślinami, będziemy je układać. Tempo, w jakim powstaje ten ogród, jest naprawdę imponujące. Widać, że ekipa Rafała nie próżnuje. Mamy już wyłożony podjazd pod samochody, powstaje też drewniana ścieżka, która zaprowadzi nas do jacuzzi. A tymczasem w ogrodzie prace są już ewidentnie na finiszu. Trzeba jeszcze tylko ułożyć chodnik z kostki brukowej i to by było na tyle. Wracamy do ogrodu Natalii i Piotra. Dziewczyny, oddajemy wam głos. Widzicie te uśmiechy na naszych twarzach? To oznacza tylko jedno. Ogród jest skończony, dopieszczony i udekorowany. I teraz właśnie chciałybyśmy zabrać was w podróż po ogrodzie. I zaczniemy od strefy jadalniano-kuchennej. I cała ta strefa, z racji tego, że tu się grilluje, się je, zdecydowałyśmy się na bardzo eleganckie płyty ceramiczne. One nie chłoną brudu, więc nawet jeżeli je ubrudzimy, to z łatwością się je domyje. Te płyty zostały przecięte drewnianym dekiem, który moim zdaniem dodaje tu lekkości i takiego ociepla przestrzeń. I płynnie z kuchni i z jadalni przechodzimy do salonu. I tutaj znajduje się rabata trawiasto-bylinowa, która oddziela nam strefę prywatną od podjazdu. I idziemy chodnikiem. Pamiętacie, jak wam opowiadałam o tych kosteczkach? Że będą ułożone na cegiełkę? Tak zostały ułożone i wyglądają przepięknie. Wyglądają przepięknie, bo są w prostym, jasno-szarym kolorze. A tutaj zaplanowałyśmy miejsce parkingowe dla dwóch aut, dla Natalii i Piotra. Tutaj przewidziane jest zadaszenie i ono będzie, ale w przyszłym roku stanie dopiero. Tak, pojawiły się tutaj panele bluszczowe, żeby też ten podjazd nie był taki, żeby też był zielony, po prostu. Na podjeździe wykorzystałyśmy kostkę przepuszczalną, to jest kostka Ecotech, która może być wypełniona grysem, ale może być też wypełniona trawą. A teraz przyszedł czas na to, żeby pokazać ogród Natalii i Piotrowi. Witamy w waszym ogrodzie! Ojej, cześć dziewczyny. I jak? No słuchajcie, zatyka wow. Chyba, aż mi serce bije. Zaczniemy może od tej najfajniejszej przestrzeni. Bardzo proszę. No jest pięknie. Kuchnia, jadalnia, salon, wszystko, proszę bardzo. No dobra, testujemy. Zobaczmy po raz ostatni, jak ten ogród wyglądał przed metamorfozą. I jak wygląda teraz? Zmiana jest spektakularna. Można spokojnie zaryzykować stwierdzenie, że powstał ogród marzeń. Natalio, Piotrze, gratulujemy.